Hej, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się czasownikom, a dokładniej czasownikom, dzięki którym powiemy, że coś się zaczyna lub kończy. Przedstawię Wam listę czasowników oraz opowiem, w jakich kontekstach najlepiej będzie ich używać. Dodatkowo będziecie mogli spojrzeć na przykłady zdań. Zacznijmy zatem od początku, a więc od tego, jak powiedzieć po szwedzku, że coś się zaczyna. Att starta, czyli wystartować i wprowadzić w ruch, odpalić. Może na przykład odpalić silnik, att starta motorn, albo samochód. Bilen gick inte att starta. Samochodu nie udało się odpalić, wystartować. Ale ten czasownik działa podobnie jak w języku polskim. Na przykład można wystartować w wyścigu. Tävlingen startade klockan ett. Zawody rozpoczęły się o godzinie 13. Att sätta igång. Att starta igång. Att komma igång. To bardzo ogólne określenie, któremu odpowiadają następujące czasowniki. Zacząć, rozpocząć, wystartować, wdrożyć. Ogólnie nadać bieg, pozwolić wystartować jakimś sprawom, projektom czy akcjom. Dags att sätta igång projektet. Czas rozpocząć projekt. Det finns olika metoder för att starta igång en förlossning. Till exempel läkemedel som skyndar på mognaden av livmodertappen. Są różne dostępne metody na to, aby rozpocząć poród. Na przykład leki przyspieszające dojrzewanie szyjki macicy. Att börja, czyli przystąpić do wykonywania czegoś lub poddawać się jakiejś akcji czy działaniu, czasem z naciskiem na ten pierwszy krok, czasem właśnie na wczesnym etapie tej czynności. Att börja träna kräver motivation. Rozpoczęcie treningu wymaga motywacji. Jag blev rädd och började springa. Przestraszyłam się i zaczęłam biec. Att inleda. Zainicjować coś, przeprowadzić pierwszą część jakiegoś działania. Może być to zarówno konwersacja, jak i współpraca, ale też śniadanie na dobry początek dnia. Dagen inleddes med lätt frukost. Dzień rozpoczął się od lekkiego śniadania. Boken inleds med kapitel om Stockholms historia. Książka rozpoczyna się rozdziałem o historii Sztokholmu. Att öppna. Ten czasownik oznacza po prostu otwierać. Można otwierać okna, można otwierać drzwi, natomiast można też otworzyć wystawę. Att öppna en utställning. Dzięki czemu dajemy jej początek, działanie. Możemy tego samego czasownika użyć w odniesieniu do sklepów czy butików, do którego po otwarciu mogą przyjść klienci. De brukar öppna butiken klockan 10. Oni zwykle otwierają butik o godzinie 10. Ale można dzięki temu czasownikowi nadać również wagi formalnej, mówiąc o otwarciu negocjacji, współpracy czy możliwości. Den här händelsen öppnade vägen till en ny framtid. To wydarzenie otworzyło drogę do zupełnie nowej przyszłości. Teraz przejdźmy do listy czasowników, dzięki którym powiemy, że coś się kończy. Att sluta oznacza dobiec końca. Ordet myra slutar på vokal. Słowo mrówka kończy się na samogłoskę. Att upphöra. Podobnie jak wcześniejsze słowo oznacza dobiec końca, przestać istnieć. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Przemoc mężczyzn wobec kobiet musi się skończyć. Att avbryta oznacza po prostu przerwać coś, na przykład czynność lub działanie. Może na przykład przerwać połączenie telefoniczne. Avbryta ett samtal. Spójrzcie na więcej przykładów. Avbryt mig inte hela tiden. Nie przerywaj mi ciągle. Polisen i Västra Götaland har avbrutit protesten i Falköping. 5 personer har gripits. Policja w Västra Götaland przerwała protest Falköping. Aresztowano 5 osób. Att stänga. Tego czasownika możemy użyć nie tylko wtedy, kiedy chcemy zamknąć drzwi czy okna albo wyłączyć telewizor. Możemy go użyć w dużo szerszym kontekście. En mängd kakelakor hittades inne på restaurangen i Jönköpings kommun. Nu har kommunens miljönämnd beslutat att omedelbart stänga restaurangen. W restauracji gminy Jönköping znaleziono karaluchy.
Teraz Gminna Komisja Ochrony Środowiska zdecydowała o natychmiastowym zamknięciu restauracji. Advare avare. W ten sposób możemy powiedzieć, że coś minęło, coś się skończyło, przeszło. Pandemien er aver. Pandemia się skończyła. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Po więcej przykładów odsyłam na naszego bloga, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.